Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Prawie środek wakacji i nasze czuwanie połączmy. Tyle jest okazji w ciągu lata, zarówno do dobrego, jak i do złego. Bądźmy łącznikiem. Z wszystkimi ludźmi jednoczmy się, szczególnie tymi najbardziej zagrożonymi. Może do nich zaliczmy przede wszystkim dzieci i młodzież, tak mocno atakowani teraz. Prośmy Matkę Bożą, by wstawiła się do Jezusa za nimi, ale by i nam dała siłę wykorzystania tego, co nam Bóg daje poprzez ten wakacyjny czas. Dla jednych będzie to więcej pracy, dla innych więcej odpoczynku. Dla jednych dużo okazji do modlitwy, dla innych niestety okazje do zapomnienia. Także i to nasze rozważanie ofiarujmy w tej intencji, byśmy wszyscy w całym naszym narodzie, jeszcze więcej w całym Kościele, głębiej wchodzili w tajemnice Boże. I to nie tak z przymusu, ani nie tylko z ciekawości, broń Boże, ale tak, jak rośnie człowiek i dba o to, żeby był zdrowy. O takie duchowe zdrowie starajmy się poprzez głębszy kontakt z Bogiem. Jeden z naszych znanych psychologów właśnie użył takiego określenia, że człowiek prawdziwie zdrowy psychicznie to święty. Wszyscy inni mają jakieś mankamenty w zdrowiu duchowym, także i psychicznym. Więc właśnie o taki wzrost ze świadomością, że to jest prawdziwe życie, że to jest pełnia życia, że odcinanie się od Pana Boga to równocześnie odcinanie od pnia. Można trochę pofruwać, spadając, ale już z powrotem człowiek sam nie wróci. To jest Boży cud. I ostatnio przypatrujemy się Bogu Stwórcy, temu, który stworzył świat, niebo i ziemię, temu, który raduje się stworzeniem, który stworzył właśnie z tej radości, jeśli mowa o jakimś przymusie, to tylko przymus miłości, bo ukochał i z tą świadomością chciał stworzyć, a równocześnie sam pozostaje w dalszym ciągu Bogiem, nieuszczuplonym przez nasze stworzenie, ani też nieubogaconym. Bóg ma pełnię szczęścia w sobie, nie potrzebuje, jak niektórzy twierdzą, stworzenia, by poznać swoją Bożą moc. Jeszcze raz spojrzenie na tego Boga, który stworzył. Tytuł tego podrozdziału: Stwórca jednocześnie całkiem obcy i bardzo bliski. I zaraz będziemy starali się zrozumieć, dlaczego ten tytuł. Myśl chrześcijańska stwierdza, że Bóg trwa w najtajniejszej głębi każdego ze swych stworzeń jako ustawiczne źródło istnienia. W każdym człowieku, w każdej rzeczy, która jest, jest tam tchnienie Boże. I to jest bardzo podobne do tej hinduistycznej myśli, że wszystko tworzy jedną całość, boską całość. Człowiek jako cząstka tego boskiego świata też ma boską naturę. Nie, to nie w takim znaczeniu. Dla nas jest wprawdzie Bóg obecny w każdym z nas i we wszystkim, co istnieje, ale jako całkiem odrębna istota, niezależna od nas. W panteizmie, w tej myśli właśnie, że wszystko się wyłania z materii i dlatego też materia, którą jest człowiek, jest też cząstką tego bóstwa, czyli całego świata, jest absolutnie niechrześcijańska. Po chrześcijańsku Bóg jest, ale równocześnie widzimy różnicę. Bóg, który stworzył i stworzenie stworzone przez Niego, nie ma tej takiej jedności materialnej.
jak właśnie w tej myśli hinduskiej. A więc musimy w jakimś sensie używać jakby podwójnego języka. I nie dziwmy się, to nie jest obłuda, to nie jest zacieranie granicy, tylko po prostu wyrazić ludzkim językiem Pana Boga nie da się. Nie ma takiego słowa, które by pasowało tylko do Pana Boga, bo my te słowa czerpiemy z naszego życia, z naszego doświadczenia. I jeśli stosujemy do Boga, to tylko poprzez podobieństwo. Dlatego jeśli użyjemy jakiegoś słowa, bardzo często będziemy musieli zaprzeczyć, ale to jest całkiem inaczej. Bóg jest i przed nami od wieków, ale jest i w nas. Jest i w naszym życiu. Bóg to ktoś zupełnie inny niż człowiek, niż anioł, niż stworzenie. Sam w sobie jest święty, różny od stworzeń. Wykracza ponad nie. Nie może się stworzenie równać nigdy z Panem Bogiem. Jak mówi psalmista, Twoja łaskawość aż do niebios, a wierność Twoja po chmury. Takim nieudolnym językiem psalmista starał się oddać właśnie tę wyższość, tę wielkość, tę nieskończoność Pana Boga. No od nas po chmury to bardzo daleko. Dla Pana Boga to jeszcze nie jest dobra miara, a wierność Twoja i Twoja łaskawość aż do niebios, wszystko co ma Bóg przekracza nieskończenie nas i to co my posiadamy. A więc możemy wyobrazić sobie Pana Boga jako oblicze Ojca, pełne miłości, pełne troski i pełne radości ze swoich dzieci, z całego dzieła stworzenia. I jakby do nas mówił słowami znowu proroka Izajasza, nabrałeś wartości i ja Cię miłuję. Nasza wartość od Boga, bo Bóg nas stworzył, nie tylko, bo Bóg nas kocha. To jest nasza największa wartość. I dlatego patrzmy, Bóg jest nam potrzebny nie tylko jako ten, który jest początkiem, ale jako ten, który nieustannie nas podtrzymuje w istnieniu, ale miłością, czyli miłuje nas nieustannie. A co się dzieje, jak my grzeszymy? Nie ustaje miłość Boga. Ona się jakby cofa za drzwi. To jest to, co Apokalipsa mówi. Oto stoi u drzwi kołacze. Ten człowiek, który odrzucił Boga, nie ma go we swoim wnętrzu, ale Bóg go też nieustannie otacza. Nie tak jak powietrze, tak jak matka miłością otacza dziecko. Bardziej tak. Ten Bóg jest naszym Ojcem. I zostaliśmy zaproszeni, aby chodzić w świetle Jego oblicza i zginać przed Nim kolana. Znowu psalm, słowa psalmu. Jak będziemy modlić się psalmami, starajmy się zrozumieć, także i w oparciu o te nasze rozważania, głębie tych słów. To nic, że to tysiące lat wcześniej zostało napisane, ale pod natchnieniem Bożym. I my, owszem, my, mając tyle doświadczeń już, możemy głębiej odczytać nawet same słowa proroków, słowa psalmisty. Możemy głębiej wejść i to właśnie róbmy. To tak, jak równocześnie by był bliski nam, i to też są słowa, porównanie Pisma Świętego, jak garncarz trzyma w swoim ręku glinę, z której wyrabia naczynie. On nas tak nieustannie otacza i tak się o nas troszczy i tak nas rozwija, prowadzi. Więc patrzmy na Pana Boga jako na ocean, który nas otacza ze wszystkich stron i w którym myśmy się powinni zanurzać coraz głębiej. I tu się kończy nasze porównanie z tymi właśnie hinduskimi myślami. Tam raczej by należało powiedzieć, że człowiek to tak jak kawał soli, która ma się w tym oceanie rozpuścić i wtedy będzie też miała boską naturę. Nie, ani my się nie rozpuszczamy w oceanie, ani ocean nas nie wchłania. My jesteśmy stworzeniami, jesteśmy ludźmi, ale otoczeni nieustanną miłością Pana Boga.
Elżbieta od Trójcy Świętej, niech każda minuta zanurza mnie coraz bardziej w głębinach Twojej tajemnicy. Obyśmy tego również pragnęli, by każda minuta życia zanurzała nas coraz głębiej w miłość Bożą. To jest Boża tajemnica. Bóg, w którym my się właśnie jak w oceanie, w cudzysłowie, gubimy, jest zawsze od nas odrębny. I dziękujmy Panu Bogu, że nas kocha, że chce nas mieć blisko jak najbliżej, że tak jak garncarz nas urabia nieustannie, a równocześnie, że stwarzając nas, dał nam oddzielne istnienie, to my będziemy już od tej pory istnieć na wieki. Tylko że czas życia na ziemi to jest właśnie ten czas urabiania człowieka. W niebie też będziemy jeszcze się pogłębiać w naszej miłości do Boga, ale to już w zupełnie inny sposób. Tu od naszej wiary zależy. Dlatego my mamy udział. Tam to już jest nagroda, dar od Pana Boga. Możemy nawet powiedzieć, automatycznie będziemy się rozwijać, a tu przy współpracy, z tym, że niestety możemy tę współpracę wyhamować, a nawet i zniszczyć. I to jest takie niebezpieczeństwo. Tam już nie ma żadnych niebezpieczeństw. Tam jest nieustanny wzrost miłości. Możemy więc też powiedzieć, że to wyobrażenie Boga jako tego oceanu, ale zupełnie odrębnego od nas, odpowiada bardziej ojcowskiemu obrazowi Boga. Jest On Bogiem i pragnie, bym stał się w pełni dorosły, żebym istniał wobec Niego jako osoba. Wchodzi w dialog, w rozmowę, wchodzi nawet tak bliskie zjednoczenie, jak przez Chrystusa w Komunii Świętej. Mam rozwijać wszystkie talenty, które od Niego otrzymałem. I to jest właśnie ten inny Bóg, ja jako stworzenie. On był przede mną, wszystko przewidział, wszystko przygotował. Ale równocześnie jest też i ten obraz macierzyński Boga z dłońmi pełnymi łagodności, czułości, które nas nieustannie stwarzają i chcą, by powracać w te dłonie dla odpoczynku, dla takiego oddechu duchowego, żebyśmy się nie zatopili w materii, w sprawach ziemskich, żebyśmy nieustannie poprzez miłość Jego i czułość wracali do Niego i odnawiali się w tej tęsknocie za dalszym doskonaleniem. I więc o ile Pan Bóg jest i Ojcem, i Matką, o tyle my także jesteśmy ciągle tym Jego dziełem napoczętym w Jego rękach, a równocześnie tymi samodzielnymi istotami, od których jednak zależy współpraca z Bogiem. Aby wszyscy stanowili jedno w nas. To jest nasze zadanie, byśmy się tak zjednoczyli z Bogiem, aby jeszcze i innym ukazać drogę. Biblia nasza mówi, że Bóg jest jednocześnie Ojcem, że nas kocha jak Matka. Nawet to słowo, pierwsze słowo z Pisma Świętego, Bóg stworzył świat. Właściwie należałoby to słowo z hebrajskiego przetłumaczyć, Bóg zrodził świat. Jest Ojcem, jest i Matką. Stworzył, dla nas jest to bardziej takie zrozumiałe, czytelne. Ale właściwie w oryginale jest zrodził, że to z miłości, że to nie od Niego jako cząstka Boga, ale z takiej wielkiej miłości, tęsknoty za tym, abyśmy rzeczywiście byli. Równocześnie Biblia wyraźnie mówi, że my się nie wyłaniamy z Boga, tak jak właśnie mówi panteizm, ta myśl hinduistyczna, ale stwarzani jesteśmy. To jest właśnie to oddzielenie stwórcy od dzieła. Tak jak powiedzmy rzeźbiarz i jego rzeźba. Z tym, że to jest porównanie kulawe.
bo rzeźbiarz nie stwarza, on tylko przetwarza materię, wydobywa to, co jest w niej piękne. Natomiast my jesteśmy żywymi dziełami Pana Boga, od których także zależy dalszy rozwój, dalsze istnienie. I dlatego można mówić o takim, w cudzysłowie, panteizmie. Przypomnę znaczenie pan, teos, wszystko Bogiem. Teos po grecku Bóg, pan to znaczy wszystko. Pan teos, czyli wszystko jest Bogiem, to co istnieje jest Bogiem, a to co istnieje jest równocześnie cząsteczką tego wszystko bóstwa. Stale trwamy w Bogu, On stale mieszka w nas. Współczesny poeta, kiedy trzymasz w ramionach maleńkie niemowlę, pomyśl, że Bóg to samo robi z tobą. I to jest bardzo piękne, obrazowe. Właśnie często poezja wyraża o wiele więcej niż taki język ścisłej nauki. Ile razy trzymasz w ramionach niemowlę, pomyśl, że Bóg robi to samo z tobą. Tak właśnie jesteśmy przez Niego prowadzeni. I znowu taki przykład. Kiedyś tatuś podrzucał dziecko w górę, dziecko się cieszyło. A to było wieczorem i zaraz był paciorek. I dziecko w modlitwie powiedziało takie słowa: dziękuję Ci, Boże, za ramiona tatusia. Bardzo ładnie to oddało ten sens. Nie ramiona przecież, miłość wyrażona, ale dzięki ramionom. Więc to, że Bóg nas stworzył, to właśnie są te ramiona Ojca. Dziękujmy Mu nieustannie za to. Może nawet zamiast wyobrażać sobie Pana Boga jako ocean, w który powinniśmy się wtopić, może nam łatwiej będzie pomyśleć o Bogu jako o rzece wody żywej. Bo to już takie dla nas bardziej zrozumiałe. Ocean to jest taki olbrzym, chociaż to oddaje nieskończoność Boga lepiej. Woda żywa płynie, daje życie wszystkiemu, co w niej jest. My jesteśmy właśnie zanurzeni w tej wodzie żywej. Mamy to pragnienie, żeby być blisko Pana Boga, bo to jest nasze życie. Tak jak woda dla ryb, tak jak pień, zjednoczenie z pniem dla gałązki, dla latorośli, tak właśnie dla nas istotne jest, by tkwić w Bogu. I to jest właśnie takie dla nas może mało zrozumiałe, ale to jest ta tajemnica naszego życia chrześcijańskiego. Jeśli my jej nie dotkniemy przynajmniej, jeśli my nie będziemy starali w nią wejść, to będziemy takimi niedorozwiniętymi chrześcijanami. To jest coś takiego, jak kiedyś ojciec powiedział o dziecku. Po pierwszej komunii już nie posyłał dziecka na katechezę, bo musi pomóc w pracy w polu. Jak go proboszcz zapytał dlaczego, bo to co najważniejsze, to on już wie. Przed pierwszą komunią poznał to co najważniejsze. Dalej mu już nie potrzeba. Taki niedorozwój. Absolutnie to jest nie do przyjęcia. My chciejmy wchodzić w tajemnice, nigdy nie pojmiemy oczywiście, ale możemy wchodzić coraz głębiej. I tu może nam pomogą słowa świętego Jana Wianeja, proboszcza z Ars, gdy mówił o modlitwie, też tak o swoim kontakcie z Bogiem, też używał takich słów. W tym wewnętrznym zjednoczeniu Bóg i dusza są jak dwa kawałki wosku stopione razem. Człowiek, który na pewno nie był genialny, jak chodzi o intelekt, egzaminy zdawał po kilkanaście razy zawsze, ale tak był głęboko zjednoczony z Bogiem, że on lepiej rozumiał tajemnice Boże jak nie jeden teolog, wielki uczony. Drugie jego określenie. Żyć w obecności Boga. Żyć dla Boga. Piękne życie i piękna śmierć. Wszystko pod okiem Boga, wszystko z Bogiem, wszystko by się Bogu podobać. O, jakie to piękne. To jest
język miłości. Tak jak ktoś zakochany chciał być jak najbliżej tej osoby kochanej i zawsze i wszystko dzielić razem z nią. Tak właśnie tutaj święty odnosi się do Pana Boga. Dla niego to jest piękne, że on może być nieustannie z Bogiem. I jeszcze jedno zdanie. Często myślę, że chciałbym zginąć i odnaleźć się dopiero w Bogu. Gdyś czytałem o takim kandydacie na ołtarze, młodym kapłanie, który poświęcenia żył tylko rok, ale tak był zakochany w Panu Bogu, mówią, że to była śmierć z miłości. Dla niego życie miało tylko taką wartość, że go prowadzi do Pana Boga. I tak tego Pana Boga ukochał, że mówiąc po ludzku, dalsze jego życie już nie miał, nie było potrzebne. On już wszedł jak najgłębiej w Boga. To jest znowu takie było spojrzenie na naszego Boga Stwórcę i dzięki temu, że jesteśmy stworzeni przez Niego, też możemy wyczytać jakby Jego intencje i poznać Go trochę głębiej, a równocześnie bardziej zachowywać się bardziej jako Jego dzieci, jako Jego stworzenia, które zaczynają pojmować, na czym ta współpraca polega. A teraz jeszcze o drugim dziele stworzonym, o aniołach. Czy należy wierzyć w aniołów? Czasem nam się wydaje, że to my mamy taką moc, możemy sobie powybierać niektóre prawdy, a niektóre sobie pominąć, bo albo niewspółczesne, skrytykowane przez innych, albo nam akurat nie odpowiada, po prostu ich nie rozumiemy, więc uważamy za niepotrzebne. Czy taką niepotrzebną prawdą jest prawda o aniołach? Wyznanie wiary z Soboru Nicejskiego, 325 rok, pierwszy sobór po prześladowaniach. Od pierwszych słów głosi istnienie duchów niebieskich. My to też powtarzamy w wyznaniu wiary. Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Widzialne to ten świat, niewidzialne to niebo. Istnienie duchów anielskich jest więc dogmatem wiary, prawdą naszej wiary. Wierzę w Boga, Stworzyciela nieba i ziemi. Rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Nie możemy więc tej prawdy odrzucić, nie rezygnując z wiary w prawdziwego Boga. Pismo nie podaje imion aniołów, z wyjątkiem tych trzech, którzy weszli w dzieje zbawienia, posłani przez Boga. To znaczy Michał, Rafał, Gabriel. Nazywamy ich archaniołami. Tylko te imiona aniołów znamy. Niewiele Pismo Święte mówi o samych aniołach, ale coś mówi. Po pierwsze, aniołowie tworzą dwór niebieski, to znaczy w towarzystwie Pana Boga są najbliższym. I w Eucharystii to nie aniołowie przechodzą pomagać nam adorować, tylko my wchodzimy w ich nieustanną adorację. Czy my jesteśmy tu, czy nie? Aniołowie nieustannie adorują Boga wszędzie tam, gdzie jest, więc z całą pewnością w każdym tabernakulum. To my mamy szansę wejść w ich uwielbienie Boga. I też w tym sensie wchodzimy jakby w dwór Pana Boga. To jest właśnie objawione Księga Izajasza. Jak serafini śpiewają: święty, święty, święty jest Pan. Co można więcej ludzkim językiem powiedzieć o uwielbieniu Pana Boga przez aniołów? Właściwie nic, tylko takie ogólne pojęcie. Uwielbiają świętość Boga. Tak jak mówi psalmista: będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca. Będę śpiewał Ci wobec aniołów.
I Ewangelie nam nieustannie ukazują Pana Jezusa w towarzystwie aniołów. To znaczy nie tak, żeby zawsze opisywały tu Pan Jezus jest, tam jest i aniołowie z Nim. Ale jest kilka bardzo ważnych momentów w życiu Pana Jezusa, gdzie z całą pewnością występują aniołowie. A więc narodzenie Pana, zresztą wcześniej, zwiastowanie, Archanioł Gabriel. Narodzenie Pana Jezusa, aniołowie, nie ma mowy o aniołach w szopce, aniołowie są przy pasterza. Aż do kuszenia na pustyni, kuszenia w ogrodzie oliwnym i wreszcie do aniołów świadczących o zmartwychwstaniu, a potem jeszcze przy wniebowstąpieniu pouczających apostołów, co mają robić. Chrystus nie posługuje się aniołami w takim znaczeniu, jak my byśmy to na przykład chcieli. Wtedy, kiedy Piotr zaczyna bronić mieczem Pana Jezusa w ogrodzie oliwnym, Pan Jezus go wstrzymuje. Mógłbym poprosić, Ojciec dał mi natychmiast 12 chłopców anielskich, potężną armię. Nie chce Pan Jezus w taki sposób korzystać z pomocy aniołów. Natomiast kiedyś tak, kiedy powróci w chwale, wróci z aniołami i to będą ci żeńcy z przypowieści, którzy pomogą Panu Bogu dokonać ostatecznego sądu, oceny ludzi. Powróci w chwale z aniołami. Oni będą oddzielać dobrych od złych. Po drugie, aniołowie są przedstawicielami Boga. Anioł to znaczy posłany. Bóg posyła i wtedy my go poznajemy. Anioł w Starym Testamencie ukazuje się na przykład tej niewolnicy Abrahama. Agar każe jej wrócić do Sary, zachęca Gedeona do walki z nieprzyjaciółmi, poucza proroków Bóg przez aniołów. No i w Nowym Testamencie Archanioł Gabriel u Zachariasza i u Maryi. Oni są przedstawicielami Pana Boga, są posłanymi przez Pana Boga. Współpracują z Bożą opatrznością. Pismo Święte mówi o Michale Archaniele jako obrońcy ludu wybranego, a Kościół uznał, że skoro teraz Kościół jest tym narodem wybranym, to Michał Archanioł jest także jego obrońcą szczególnym. Odziedziczył jakby po Starym Testamencie. Kult świętego Michała Archanioła jest bardzo stary w Kościele. Nawet bardziej według pouczenia świętych, jak teologów, przyjmuje się, że każde państwo, naród, nawet każde miasto, każda wspólnota, na przykład zakonna, ale nie tylko, każda rodzina ma także swojego anioła, oprócz tych indywidualnych aniołów. Nauka o aniołach nie stanowi dogmatu. To jest tylko wniosek wyciągnięty, ale nie zdefiniowany oficjalnie przez Najwyższy Urząd Kościoła. Natomiast uzasadnienie jest bardzo mocne. Pan Jezus mówi, aby nie gorszyć małych, ani nie lekceważyć ich, nie gardzić nimi. Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Na tym opieramy naszą wiarę, istnienie aniołów stróżów. A więc, jeśli przyjmiemy tę prawdę, to znów zobaczymy, że Bóg oczywiście sam potrafi zatroszczyć się o cały świat stworzony, ale czyni to także posługując się tymi doskonalszymi stworzeniami, aniołami. A więc znowu Panu Bogu chodzi o to, nie żeby oddzielić jedną warstwę stworzeń od innych, ale żeby wszystkie połączyć w jedną rodzinę Bożą. I naszym zadaniem jest tak tutaj żyć na ziemi, żeby w tę rodzinę wejść i to już będzie na zawsze, na wieki.
Niektórzy święci cieszyli się taką szczególną opieką aniołów. Święty Jan Bosko kilka razy był ratowany w różnych niebezpieczeństwach. Inni święci, święty Bernard, święty Benedykt, też wyraźnie mówi o obecności aniołów, że oni, ich modlitwy odbywają się w ich obecności. I święty Ignacy w swoich ćwiczeniach też mówi właśnie o aniołach, o tych, którzy pomagają człowiekowi dążyć do doskonałości, do Pana Boga. Tak jak mówi znowu Psalm 91. Bo swoim aniołom dał rozkaz o Tobie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. Jeśli rzeczywiście potraktujemy serio te nasze prawdy wiary, zobaczmy, ile będzie radości, ile nadziei. My się nie możemy pogubić. Bóg wszystko przygotował. Nawet jeśli człowiek odpadł od Pana Boga, jeśli szczerze się nawraca, Bóg też i tę drogę powrotu przygotował. Tylko i wyłącznie na własne życzenie człowiek może zostać potępiony. Prośmy więc gorąco, byśmy umieli czcić Pana Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, ale też byśmy umieli wchodzić coraz głębiej w ten dwór niebieski. My już w tej chwili, trwając na modlitwie, przyjmując sakramenty święte, my już należymy do tego dworu, czyli do przyjaciół Boga, czyli do rodziny Bożej, jakkolwiek nazwiemy. Pamiętajmy, to wszystko są takie argumenty dodatkowe. Dla nas najważniejszym argumentem jest to, że Syn Boży stał się człowiekiem, przyjął ludzką naturę, a więc jest jednym z nas tam w Trójcy Najświętszej. Mamy człowieka, Boga człowieka, ale też z ludzką naturą. To jest chyba najwyraźniejszy znak i powinien nas przekonać, że Bóg naprawdę chce nas mieć ze sobą zawsze. Ziemia jest tylko przygotowaniem, jest takim polem ćwiczebnym, ale istota, cel jest właśnie dojść do Boga, by już z Nim trwać na wieki. Prośmy o to w każdej naszej adoracji, byśmy się zbliżali do tego ideału, jaki Bóg nam wytyczył, byśmy byli coraz głębiej zanurzeni w Jego miłość, w Jego obecność i byśmy też coraz gorliwiej współpracowali, by nas mógł również posyłać jak aniołów do innych, abyśmy głosili wielkie dzieła Boże, abyśmy przyprowadzali tych ludzi do Boga, byśmy też kiedyś się cieszyli takim duchowym pokrewieństwem. Amen.